Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To jest ostateczna bitwa z Czarnoksiężnikiem Bakłażanem. No, rzecz jasna zawsze, jak ma być jakaś bitwa, to najpierw musimy jeszcze do niej dojść. Ano, jest jeszcze parę rzeczy do pozbierania, a mianowicie dwie, bo jak widzicie tutaj jest jedno puste miejsce, więc tutaj coś powinno być. I do tego jeszcze mamy puste miejsce w naszej puli żyć. Także no, trzeba to zebrać. Się zastanawiam ogólnie nad tym, bo ostatni przedmiot, który dostaniemy, powiedzmy, że to jest przedmiot, który nam znacznie ułatwia rozgrywkę, ale no właśnie, czy on jest konieczny? Bo on jakby nie sprawia, że udaje nam się dojść tam, gdzie wcześniej byśmy nie mogli dojść. Okej, teraz tak, mamy taki moment, w którym spotkamy się z dużą liczbą drabin. I tutaj dwie drabiny prowadzą do jednego wyjścia, znaczy do tej takiej groty. Aczkolwiek, no tam jest mięso, nie jest ono nam póki co potrzebne, ale przynajmniej wam to pokazałem. Okej, i teraz z tego co pamiętam się szło tędy. Tędy się szło. No tak, tędy się szło się tą krótką drabiną. No szkurde, to są głupi przeciwnicy niekiedy, ponieważ są tutaj takie szkielety, które są dosyć trudne. To znaczy nie, no sam w sobie ten szkielet trudny nie jest. Ona nas będzie szarżować, kiedy tylko dostanie po łbie. Natomiast, no właśnie, on się potem może zmienić w samą latającą głowę. I one są o tyle trudne do zabicia, jak jesteśmy w jakimś ciasnym pomieszczeniu. Teraz tak. Muszę się zastanowić, gdzie tu iść. Z tego co pamiętam, tutaj powinno być wejście. No nie, no wunsz znowu. I tym razem gorszy, bo kościsty i jest ogólnie trudniejszy do zabicia. No, to tutaj będzie. Tak, to tutaj będzie serce, pamiętam dobrze to miejsce. Naciskamy na guzik, to nie jest bardzo skomplikowane. I tutaj znowu dostajemy całe serce, nie ma żadnych połówek i innych udziwnień. Więc jest ogólnie spoko. Teraz sobie wyjdziemy, no i się pojawia ten problem, w którą stronę iść, bo tutaj znowuż mamy... No to jest, znaczy ten zamek jest bardzo podobną misją do piramidy. W sensie, no trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie ogólnie iść. Jak iść, czemu tam iść. Ale załóżmy, że może tędy. A nie, tu jest kurde. Mnie zastanawia, w jaki sposób ja mam go ominąć. No bo tak, on sobie teraz może uciec, ale tu się pojawi nowy. No i właśnie. Trochę to bez sensu. No, fajnie, że ta gwiazdka teraz dopiero się pojawiła. Naprawdę mi się to przydało. Dobra, idziemy w dobrą stronę, ponieważ to również kojarzy i tutaj oczywiście nasza sikawka się przydaje. No szlak. Dobra, trzeba to rozpracować jakoś odpowiednio. Chyba nawet nie będę musiał... Kurde, chyba nawet nie będę musiał tutaj zbytnio się bawić tam z parasolami czy tam z czymś. No leć, leć! Noż! Kurde, ja myślałem, że on sobie wleci za planszę. Ale gdzie tam? Kurde, no. Muszę tam wlecieć. Tylko jak? Jak to wszystko przeciwko mnie jest, kurde. O, udało się. A! Ja tutaj chyba byłem, nie? Chociaż może. Kurde! Denerwuje mnie ten przeciwnik! No i co się stało? Teraz mam kurde... Dobra, no 4 życia.
No ale w dalszym ciągu połowę przynajmniej, no. Weźmy bumerang, bo mnie szlak trafi. Jednak to strzelanie jest już dosyć słabe na tych przeciwników, którzy się tutaj pojawiają. O, super kamień. Ale z tego co pamiętam, tego wcale nie trzeba tutaj używać. A ta gwiazdka to jeszcze bardziej mi ułatwia sprawę. Okej. Sobie idziemy. Ruchome piaski, raczej nie będę chciał tędy iść. No właśnie, przecież mam Triceratopsa, więc mogę właśnie coś takiego zrobić. A on się rzecz jasna nie zatapia w piasku ruchomym. Oj, kamienie też rzecz jasna mogę niszczyć. Okej, tutaj już nam się pojawia ostatni mini-boss. Wunsz, ale wunsz taki właśnie... taki właśnie kościsty, czyli jest no silniejszy na pewno niż ten, którym walczyliśmy początkowo. Bardziej skoczny bym powiedział nawet. No, wunsz, giń! Kurde! Ile ty masz życia? No, o to chodziło. I co ja dostałem? Dostałem to, co właściwie w każdym Adventure Island było już na samym początku, czyli... toporki. Które no nie ukrywam, że są rzecz... Nie, no kurde, co się dzieje? Które nie ukrywam, że są rzecz jasna... o wiele silniejsze niż rzucanie kośćmi. A te życia muszę, kurde, odzyskać, bo to tak nie może być. A nie, dobra, cofam to, co powiedziałem. Pewnie toporki były potrzebne do tego guzika. A to już tak na siłę zrobili, nie? Że, kurde, musisz to wziąć, nie ma innej opcji. Dobra. Jedziemy, dawaj malina, jedziemy. Spoko. Życie by się przydało. W dalszym ciągu będę to powtarzać, że jednak by się przydało właśnie to życie. Ale nas tutaj, kurde, chcieli wyrolować. Dobra, bez parasolki to ani rusz. Okej, to jest już boss. No to ja tego nie widzę, tak szczerze mówiąc. Bez owoców i tym podobnych. A dobra, walić, mamy w końcu wróżkę, nie? No to możemy zginąć, tak naprawdę. Dobra. I naszym bossem jest oczywiście Bakłażan, który nie będzie się w sumie w ogóle przemieszczać, ale będzie na nas nasyłać swoich... te mniejsze bakłażany, które są równie wkurzające. Możemy w niego celować chyba tylko jak ma otwarty rej, z tego co widzę. I właściwie tylko w ten rej możemy celować. Nie ma innej opcji. No szkurde! Dobra. Małe bakłażaniątka się tutaj nami mocno interesują. Zły dotyk przez bakłażan zrobiony, boli przez całe życie. Nie wiem w sumie, które są gorsze. Czy te większe, czy te mniejsze. No nie, a tak blisko byłem. A przegrałem. Ale, no tak jak wspomniałem, mam wróżkę. Wróżka. No, budź mnie! No, właśnie, o to chodziło. A nie, dobra, co ja chciałem... I straciłem już pierwsze życie na własne życzenie.
Żryj to! Żryj to, kurde! Żryj to! Kto w ogóle wpadł na pomysł z tym? Z bakłażanem? Bo on, to, że jest bakłażan, który jest czarnoksiężnikiem, to nie jest w ogóle taki pomysł, który by się pojawił w jednej grze, bo w Kid Icarus też tak było, tak? A to jednak to były dwie różne firmy, to było Nintendo i Hudson, nie wiem, kto od kogo zgapiał, kto miał takie pomysły, a może nikt od nikogo nie zgapiał. W każdym razie mimo wszystko uważam, że ta... O, że ta bitwa nie jest aż taka trudna, jak w przypadku poprzedniego bossa. O, niestety, bakłażanie. Zginąłeś. Tak, zginąłeś, bakłażanie. Co tam może być? Teraz. A, no tak. Co za zaskoczenie. Ale rzecz jasna, muszą nastać jakieś takie efekty specjalne na sam koniec, żeby było właśnie tak emocjonująco i tak efektownie. Więc zamek wybuchnie. Tak. Nie są to może wybuchy na miarę kontry. No, ale jest, kurde, groźnie. No i pterodaktyl, w końcu się na coś przydał. Nie no, akurat pterodaktyl się przydał w wielu kwestiach, ale... Właśnie, to jest główny problem tej gry, że tutaj dinozaury straciły na znaczeniu, tak jak w dwójce i trójce, to były niezbędne jakby elementy naszego ekwipunku, które się przydawały właściwie w większości misji. Tak tutaj one się przydają naprawdę, naprawdę rzadko. I chyba tylko niebieski i czerwony dinozaur miały tutaj jakiś większy sens. Bo potem już się robiło, no powiedzmy, tak, że no może ten, znaczy ten pterodaktyl jeszcze tam ułatwiał nam różne kwestie, ale też nie był taki super ważny, super obowiązkowy, żeby go mieć. Ale niemniej Adventure Island 4 to jest właśnie kolejny tytuł, który wam zaprezentowałem, bo warto Adventure Island jako serię znać. Ja tę grę akurat poznałem, jak już miałem emulator. Nawet nie sądziłem, że jest coś takiego jak czwórka. No i w sumie podoba mi się ta zmiana koncepcji. Po tym jak się zagrało w dwójkę, to jest prościzna wygranie tego. Zresztą trójka też się wydaje prościzną, jak się wygrało dwójkę. No i w sumie teraz, to oni gdzieś dojdą, czy jak? Bo nie rozumiem. Zobaczymy, poczekamy. Może nigdzie nie dojdą, może będą dalej szli, ale raczej w to wątpię. A właśnie, powinienem wam powiedzieć, co teraz? Co Tyros będę nagrywać? No standardowo, nie wiem, coś wymyślę. Ogólnie od początku lipca będę miał szybszego neta, więc możliwe, że też jakość filmów trochę się pojawi. No tutaj w przypadku tego typu produkcji 8-bitowych to tam jakość jest rzeczą względną, bo to trudno to zrobić w wersji HD, nie? Natomiast no już przy Sirius samie trochę widać ten spadek jakości. No. A, dobra. W sumie ten, trzeba było iść pod palmę, która i tak nie rzuca cienia z tego co widzę. Ale mniejsza. No i cóż, tak jak mówiłem, jedynkę chyba sobie odpuszczę, bo to jest cholernie trudna gra. I też nie do końca ją lubię. No to co, żegnam się z wami i do następnego.